Stadnina Koni Rzeczna, czyli nasze ukochane miejsce na ziemi. Tutaj widok z góry, ze strychów, w którym składowany jest owies. To akurat widok na padoki, biegalnie dla klaczy źrebnych, dla koni rekreacyjnych oraz tak zwany koral. Tutaj są nasze przyszłe mamuśki, czyli klacze wysokoźrebne teraz. W tle stajnie boksowe. Tutaj nasze niezwykle dzielne konie rekreacyjne. W tle hala oraz stodoła. Tutaj biegalnie dla koni rekreacyjnych. Tutaj biegalnie dla źrebaków i klaczy źrebnych. W tle widzimy budynek, w którym znajduje się biuro oraz budynek mieszkalny. O, teraz kierujemy się do stajni, w której stoją ogiery. Ogiery kryjące w sezonie kopulacyjnym. Młode ogiery przywiezione tutaj z oddziału w Karolinku do treningu i nasze wałachy. Niestety jestem trochę za mała, żeby tu wszystko zaprezentować, więc Karolina przejmie kamerę i pokaże wszystkie konie, które tu stoją. Tu jest nasz pendrive kochany, widziany w różnej perspektywie i w różnych projekcjach. Kolejnym wałachem jest Nagietek, który teraz ma sarkoida i czekamy, aż mu odpadnie, ale generalnie te dwa wałachy chodzą w bryczce, dorożce, saniach, wozach, etc., etc. Tu jest nasz młody ogier Trezor, który przyjechał do nas niedawno, do treningu. Lążowaliśmy go, ale jest jeszcze trochę płochliwy i niezbyt odważny. Kolejnym ogierem jest Lazur, który również póki co nie zalicza się do najodważniejszych koni pod słońcem. Tutaj pomieszczenie numer 1, w którym znajduje się punkt kopulacyjny. I tak właśnie się prezentuje. Tutaj stajnia numer 2, w której stoją konie prywatne, konie sportowe. Tutaj stajnia numer 3, w której również stoją konie prywatne, z wyjątkiem naszej rocznej klaczki z wrzodem na oku, której dzielnie kropiłyśmy oko co 2 godziny. Tutaj jest nasz ogier Komokap, który jest wnętrem, ale służy jako pomocnik przy wykrywaniu rui, który również niestety ma sarkoida. Tutaj jest nasz młody Polon, który zdecydowanie nie pała miłością do wypinaczy i generalnie ma nas w nosie i nie zaprezentuje się do kamery. Stajnia numer 4, w której również stoją konie prywatne, z wyjątkiem jednego, ale aktualnie przebywają na padoku. Tutaj mamy stajnię numer 5 i naszego pięknego czarnego kota Kruczka. W tej stajni stoją klacze z nieco dalszym terminem wyźrebień oraz jedna klacz, która już się oźrebiła, nasza kasztanka fullbloodka ze swoim młodym ogierkiem. Tutaj mamy naszą małą kasztankę ze swoją mamą tiramisu, która niestety musi stać w stajni, a nie na biegalni, ponieważ miała problem z okiem i nie powinna mieć kontaktu z ostrym słońcem. O proszę, a tak się pięknie prezentuje nasz pierwszy w tym roku rudzielec. Kolejna stajnia numer 6, zwana porodówką, w której stoją klacze tuż przed wyźrebieniem. Tutaj mamy naszego najmłodszego ogiera Witka od klaczy Wolica, który jest niestety trochę słaby, ale mamy nadzieję, że wydobrze je z czasem. Tutaj kolejny źrebak, kolejny ogierek od klaczy Tawira. Klacz ta jest folbludką i dość długo nas zwodziła, dość długo się pociła, długo miała sople, ale nie chciała wypuścić swojego dziecka na światło dzienne. O, a tutaj mamuśki, które zostały wypuszczone na padok, żeby mogły pobiegać w tę piękną, jakże wiosenną, jak widać, pogodę. Tutaj nasza hala, która wykorzystywana jest zarówno do jazdy w brzydką pogodę, jak i na przykład do puszczania koni, które mają problemy z oczami, lub młodych ogierów, lub skoków w korytarzu. Tutaj mamy część stodoły, w której przechowywana jest słoma i nasi przodownicy pracy, którzy jak widać dzielnie pakują słomę na traktor. Tadam, pięknie! Tutaj właśnie nasza słoma, po prawej stronie widzimy baloty siana. A tutaj mamy specjalne domki dla starszych rybaków, które same już zaczynają jeść owies. Tutaj część stodoły, w której przechowywane jest siano. I zdarza się też tak, że siano samo z tej stodoły wypada.
Tutaj biegalnia numer 7 i 8, biegalnie dla koni rekreacyjnych. Proszę, tak się prezentuje. Teraz akurat pusta, bo jest czas zadawania siana i ścielenia słomą. Tutaj mamy biegalnię numer 9, czyli biegalnię dla klaczy ze źrebakami. Na pierwszym planie widzimy Tadzia. Dalej jest Lolek od klaczy Landora, później Donek od klaczy Deportacja. I Deportacja jest kasztanką i typową rudą złośnicą. Proszę tutaj Tadziu po raz kolejny. I Tiffany, mama Tadzia. Donuś, który śpi snem kamiennym. Tam jest Bolek od klaczy Bulimia. Tadzio. Donek, który był trochę aspołecznym źrebakiem, ale na szczęście ostatnimi czasy mu się poprawiło. Jest nasz mały aparat Boluś, który wyjątkowo nie bryka i teraz ma swoją chwilę odpoczynku. Mała klaczka Mania od klaczy Miriam, która jest niezbyt przyjaźnie nastawiona do ludzi i częściej miała swoje złe humory niż te dobre. W tle widzimy Larę od klaczy Legumina. Proszę, Mania piękna. Tutaj Boluś wstaje i zaraz będzie brykał, jak tylko ustabilizuje się na tych swoich za długich nogach. A tutaj Donek, który generalnie nie zamierza robić nic przez cały dzień chyba. Lara z Leguminą. A tutaj Lolek z Landorą. I Lolek w całej okazałości. No i nasze dwa najciekawsze, najbardziej ciekawskie źrebaki, czyli Tadek i Bolek. Wszystko muszą sprawdzić, wszystko muszą wiedzieć. Proszę, Boluś i Taduś. Tadzio generalnie zaraz po urodzeniu był bardzo słabym źrebakiem i dostawał antybiotyki. I martwiliśmy się o niego bardzo, ale na szczęście teraz już ma dużo energii i zaraz po Bolku jest chyba najbardziej brykającym źrebakiem w całej stajni. Proszę, Tadziu podąża za kamerą. A tutaj Lolek z mamą, Landorą. Boluś zaczepia Donka. Lara naśladuje mamę, Leguminę. A w tle Bolek, który bryka, a mama oczywiście za nim biega, czyli standard. Nasze Boluś pokazuje nam, na co go stać. Stać go na wiele więcej, ale tutaj ma ograniczoną przestrzeń. Boluś. Boluś i jego niespożyte ilości energii. Tak, teraz trzeba chwilę odpocząć, odsapnąć. I już myśli, co by tutaj zmajstrować. Co by tu przykombinować. Śliczna Mania ze swoim irokezem. O, tutaj Boluś. A i wymyślił, proszę, zaczepi Manię, ale Mania ma go generalnie w nosie. On tutaj znowu Bolek i Tadek i ich zabawy małych ogierków, próba sił. I po raz kolejny Mania. Proszę, Bolek i Lolek. I Mania i Miriam. I to z grubsza są wszystkie nasze źrebaki tegoroczne, najmłodsze. A tutaj akurat jeden z pięknych, słonecznych, leniwych dni, który nam się przytrafił. I akurat klacz Landora z Lolkiem. Tutaj widzimy Poskrom, Paki z owsem dla biegalni czterech. Tutaj mamy siemielniane. Teraz nadchodzi część, w której przedstawią się nasi kochani pracownicy stajni, czyli Eska Rzeczna Team. Może nie w komplecie, ale przynajmniej w znacznej większości. Do obejrzenia czego serdecznie i gorąco zapraszamy.